Byłem żołnierzem Wehrmachtu. To cykl, w którym przedstawiamy Państwu wspomnienia byłych niemieckich żołnierzy. Mówią o swoim postrzeganiu czasu wojny, poczuciu winy lub jego braku. Nie jest naszym celem ocenianie tych relacji. Nie są one podstawą do jakiegokolwiek rozgrzeszania Wehrmachtu. Chcemy jedynie dowiedzieć się, jak o wojnie mówią ci, którzy znaleźli się w gronie wykonawców woli Hitlera. Moja rodzina pochodzi z Raciborza na Śląsku, choć ja nie jestem, ściśle biorąc, raciborzaninem, gdyż przez przypadek urodziłem się na Ceylonie. W początkach I wojny światowej moi rodzice zostali tam internowani. Ojciec, fizyk z zawodu, udawał się właśnie statkiem do Chin, gdzie na jednym z uniwersytetów miał objąć profesorską katedrę. Późniejsze 3 lata spędziłem w Australii, ale po zakończeniu wojny wróciłem na Śląsk, z którym moją rodzinę łączyły najściślejsze więzy. Matka urodziła się w Strzelcach Opolskich, ojciec w Żorach powiatu rybnickiego. Uczęszczał do tego samego gimnazjum raciborskiego, w którym jego ojciec był profesorem, w którym później ja w 1934 roku zdałem maturę. Na ten okres przypadły moje pierwsze doświadczenia z narodowym socjalizmem. Były bardzo przykre, gdyż w trakcie sprzeczek młodzieżowych zarzucano mi, że jestem żydowskiego pochodzenia, o czym wówczas nie miałem pojęcia. Moja matka została wychowana jako ewangeliczka, ojciec jako katolik. I przecież taką wiarę wpojono również we mnie. Okazało się jednak później, że według nazistowskiego prawodawstwa należę do kategorii żydowskich mieszańców. Po maturze studiowałem na uniwersytetach w Halle i w Lipsku różne przedmioty, w tym m.in. germanistykę i historię. Chciałem także studiować w Berlinie, aby rozszerzyć wiedzę o moim ulubionym poecie romantycznym, mianowicie o hrabim Józefie Achendorfie, który wywodził się z okolic Raciborza. Nie otrzymałem jednak zgody, gdyż nie mogłem wykazać się przynależnością do organizacji związanej z NSDAP. Musiałem zadowolić się Lipskiem, czego nigdy później nie żałowałem, gdyż tamtejszy uniwersytet miał wysoki poziom. Dzięki studiom nie wzięto mnie do wojska. Formalnie biorąc, powinno stać się to już w 1936 roku, ale później nie było już rady. 29 sierpnia 1939 roku, a więc na 3 dni przed wybuchem wojny, musiałem założyć mundur. Znalazłem się w Naumburgu i pewnym pocieszeniem był dla mnie fakt, że spędził tam sporo lat swego życia wielki filozof niemiecki Friedrich Nietzsche. Dzień 1 września przeżyłem w koszarach. Było to okropne wrażenie. Od wczesnego ranka zaczęto strzelać. Po pierwszej wojnie przyszła następna, jeszcze straszniejsza. Ponieważ jednak znajdowałem się wtedy w ostatniej fazie pisania doktoratu, otrzymałem zimą 39 na 40 8-tygodniowy urlop, aby dokończyć moje dzieło. Praca dotyczyła funkcjonowania pojęcia gracja, więc łaska, i misericordia, miłosierdzie, w języku staroniemieckim. Chodziło o problemy językowe związane z pracą misjonarzy katolickich na terenach germańskich. W kwietniu 1940 roku złożyłem w Lipsku egzamin doktorski. Natychmiast pojechałem do Wrocławia, gdzie oczekiwała mnie matka przybyła z Raciborza. Razem uczciliśmy moje święto, odbywając wędrówkę na szczyt góry Ślęży. Potem wróciłem na dobre do wojska, do 64. Dywizji, z którą przeszedłem przez Wielkie Księstwo Luksemburg na teren Francji. Moja jednostka znajdowała się ciągle w odwodzie. Właściwie przez cały czas mojej wojaczki, czyli do 43. roku, ani razu nie znalazłem się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Nie musiałem także strzelać do nieprzyjaciela. Chcę przy okazji dodać, że nigdy nie byłem jako żołnierz na terytorium Polski. Chociaż polscy komuniści napisali po wojnie w jednym z artykułów, że wmaszerowałem z Wehrmachtem do waszego kraju. Inny artykuł głosił z kolei, że miałem na ziemiach polskich podczas wojny duże przedsiębiorstwo,
w którym zatrudniałem przymusowych robotników. Interweniowałem nawet za pośrednictwem niemieckiej ambasady i jedna z gazet warszawskich zamieściła dementi. Na polskim terytorium w powojennych granicach znalazłem się po raz pierwszy w roku 1992, gdy przyjechałem do Krakowa. Potem odwiedziłem Warszawę. Wracając do czasów wojennych, znalazłem się więc we Francji, a ponieważ z czasów szkolnych znałem język francuski, pełniłem w mojej jednostce funkcję tłumacza. I pewnego razu mogliśmy nawet okazać uprzejmość miejscowej ludności. Przybyła do naszego dowódcy delegacja, która oświadczyła, że uciekła im krowa z obory do lasu. Czy nie moglibyśmy jej odszukać, a potem zastrzelić? Mieli oczywiście ochotę na wołowinę, nie większą zresztą niż my. Następnie kompania, w której służyłem, przeniosła się do Belgii. Sądzono, że kraj ten stanie się obszarem inwazji alianckiej. Później, jak wiadomo, okazało się, że było to przypuszczenie zupełnie błędne. Następny etap wojny zaprowadził mnie na Bałkany. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie, bo zima 1941 na 1942 rok należała do bardzo surowych. Wyładowano nas w Rumunii, skąd przemaszorowaliśmy całą Bułgarię aż do przełęczy Szipka. Z tego okresu zapadła mi w pamięć mała historia, która mogła mieć dla mnie bardzo duże i przykre konsekwencje. Mianowicie, kwaterując na terenie Rumunii u pewnej rodziny, słuchałem tam radiowych audycji BBC, aby wiedzieć, co się dzieje. Przekładałem na francuski zasłyszane informacje miejscowym Rumunom, ale jakimś to sposobem o moich wyczynach dowiedział się dowódca kompanii, człowiek noszący z dumą złotą odznakę NSDAP. Stanąłem więc do raportu, ale Bogu dzięki wyszedłem z tej afery obronną ręką. Z Bułgarii wojenny szlak wiódł do greckiej Macedonii. Tam po długich staraniach, powołując się na moje humanistyczne wykształcenie, otrzymałem od dowództwa kilkudniowy urlop, abym mógł zwiedzić Ateny wraz z Akropolem. Po powrocie przyplątała mi się malaria, która zmusiła mnie do opuszczenia Grecji. I w ten sposób znalazłem się w lazarecie w saksońskim Freiburgu. Tam właśnie specjalizowali się w leczeniu malaryków. I zastosowano wtedy wobec mnie prawdziwie końską kurację. Chyba na tyle skuteczną, że odtąd już nigdy w życiu nie zapadłem na malarię. Równocześnie jednak zostało wytoczone przeciwko mnie oskarżenie o złożenie fałszywego meldunku, a właściwie o zatajenie, że jestem, mówiąc językiem żargonu hitlerowskiego, mieszańcem żydowskim pierwszego stopnia. Według obowiązujących wówczas przepisów nie powinienem w ogóle zostać żołnierzem, gdyż do Wehrmachtu nie przyjmowano Żydów i osób pochodzenia żydowskiego. Za moje przestępstwo otrzymałem najpierw 3-tygodniowy areszt, którego zresztą nie wspominam źle, gdyż wtedy przeczytałem gruntownie Boską Komedię Dantego wraz z komentarzami. Z wyrokiem nie zgodził się jednak szef Wehrmachtu, feldmarszałek Keitel, który polecił przeprowadzić rewizję mojego procesu. Otrzymałem karę 1 roku więzienia, którą od czerwca 1943 roku do maja 1944 odbyłem w twierdzy Torgau-Brückenkopf, miejscowości nad Łabą, znanej z faktu, że właśnie tam w kwietniu 1945 roku podali sobie ręce przedstawiciele armii amerykańskiej i armii sowieckiej. W twierdzy musiałem początkowo pracować fizycznie. Nie trwało to długo, gdyż jako człowiek wykształcony trafiłem do zajęć pisarskich. Sporządzałem różne statystyki dla dowództwa. Może zabrzmi to jak samochwalstwo. Uprawiałem wraz z moim ówczesnym towarzyszem niedoli, z przekonania socjaldemokratą, mieszkającym obecnie w USA, coś na kształt małego ruchu oporu. Słuchaliśmy mianowicie wczesnym rankiem BBC, a ponieważ znaliśmy codzienne komunikaty wojenne Wehrmachtu, to mogliśmy się zorientować w rozwoju sytuacji frontowej i wiadomości na ten temat przekazywać naszym współwięźniom.
Musiałem też jednemu z podoficerów, zawodu kupcowi, załatwiać całą bieżącą korespondencję handlową w jego prywatnych interesach. W styczniu 1944 roku odwiedziła mnie w więzieniu matka, przywożąc z Raciborza rękopis mojej dyzertacji. Nadanie tytułu doktorskiego mogło się odbyć tylko w przypadku przekazania uczelni w Lipsku odpowiedniej liczby egzemplarzy pracy. Dostałem więc stosowne zezwolenie i siedząc nocami w izbie pisarzy więziennych przepisywałem ręcznie tekst mojego doktoratu. Wykonując taką czynność miałem oczywiście możliwość potajemnego wysyłania różnych listów. I tak z datą 18 stycznia 1944 roku przesłałem list do mojej matki. Tragiczny los rządził, że dokładnie tego dnia moja matka została aresztowana w Raciborzu. Mieszkała tam od czasów I wojny światowej jako wdowa, gdyż jej mąż, a mój ojciec, nie przeżył okresu internowania i zmarł na zapalenie płuc w roku 19 na angielskim transportowcu w drodze do Europy. Mój list do matki wrócił do Torgau z dopiskiem, adresat nieznany. Dobrze, że nie został otwarty, bo mogłem mieć nieprzyjemności i wszystko skończyłoby się zapewne co najmniej wyrzuceniem mnie z przytulnej izby pisarskiej. Matka uznana za Żydówkę została deportowana do obozu w czeskim Teresinie i przebywała tam aż do końca wojny. Zabrano jej obrączkę małżeńską. Pierwsze, co zrobiłem za zarobione po wojnie pieniądze, to kupiłem i podarowałem jej nową obrączkę, kopię tej starej, którą utraciła moja matka w obozie. Ostatnie miesiące wojny spędziłem jako człowiek usunięty z Wehrmachtu. Okazałem się niegodny tego zaszczytu. Odebrano mi stopień oficerski podporucznika. Miałem zostać wcielony do organizacji TOTA jako przymusowy robotnik. Na szczęście w Raciborzu znalazł się przyzwoity lekarz, który powiedział, że jestem niezdolny do wysiłku fizycznego. I napisał oświadczenie. Rozglądałem się jednak za jakimś zajęciem, co wtedy było bardzo trudne. Trafiłem wreszcie do stalowni w Cieszynie, zajmowałem się statystyką produkcji. Szybko jednak nie spodobało się to nazistowskim funkcjonariuszom, że mieszaniec rasowy Hubka zajmuje się statystyką w zakładzie zbrojeniowym. Zostałem zwolniony, po długich poszukiwaniach znalazłem urzędniczą pracę w kopalni w pobliskiej Karwinie. Udawało mi się tam słuchać zagranicznego radia, choć na tamtejszych obszarach zarówno Polaków, jak i Czechów obowiązywał zakaz posiadania odbiorników radiowych. Miałem z przedstawicielami obu tych nacji bardzo dobre kontakty. Dzień 8 maja 1945 roku przeżyłem w Raciborzu pod polską administracją. Były też oddziały Armii Czerwonej, które nadal zajmowały się plądrowaniem i wzniecaniem pożaru w mieście. Tego dnia usłyszałem głośną strzelaninę. Pomyślałem, że to fala kolejnych ekscesów. Okazało się jednak, że była to kanonada na cześć zwycięstwa nad III Rzeszą. Tak właśnie zapamiętałem zakończenie II wojny światowej. Bardzo wcześnie zacząłem się troszczyć o los moich rodaków. Na Śląsku rządzili Polacy. Powstały znane już problemy z akcją łączenia rodzin. Bardzo często zabierałem wtedy głos, kwestionując różne nieprawidłowości i domagając się poszanowania dla prawdy historycznej. Okrzyknięto mnie w Polsce rewanżystą, militarystą, neonazistą i tak trwało to przez kilkadziesiąt lat, aż dane mi było wreszcie przyjechać w moje rodzinne strony. Wydaje mi się, że w niemiecko-polskim dialogu trzeba uwzględniać dwa czynniki. Po pierwsze, my, Niemcy, musimy respektować fakt, że wojna została wywołana przez Hitlera i że doszło do agresji na Polskę. Po drugie, z kolei Polacy powinni mieć na uwadze, że wypędzenie Niemców po II wojnie światowej było także pogwałceniem prawa i zbrodnią. Moim zdaniem jest jeszcze sporo w tej materii do zrobienia dla historyków. Ja osobiście stoję na stanowisku, że należy uważać wypędzenie Niemców za przestępstwo. Jednak musimy respektować podpisane układy i nauczyć się z nimi żyć, co nie przeszkadza, że trzeba jeszcze pospierać się ze sobą o prawdę historyczną.